Cześć kochani, subskrybujcie mój kanał, bo nigdy nic nie wiadomo, a na YouTubie możemy mówić co chcemy. Kochanie, dzisiaj taki przepiękny usłyszałem od jednego z kaznodziei, że na cóż nam wszelka wstrzemięźliwość, czyli diety, jakieś ćwiczenia i tak dalej, kiedy umysł nadmamy pychą. Jest to, podobno są to słowa świętego Hieronima, ale to jest genialne, powiem wam, że wiele szkół, między innymi anonimowi żarłocholicy, czy tam jedzenieholicy, do tego doszli, że to nie diety, nie jakieś tam ćwiczenia i tak dalej, tylko tu, psychika. Ja ostatnio byłem u swojego guru, czyli pana Andrzeja, kręgarza, i on mi wziął tak tutaj koło tymi swoimi mocnymi palcami, tutaj koło kręgosłupa tego lędźwiowego, i mnie tak to zabolało, nie? I ja mówię, co to jest, że tak boli? A on mówi, to pycha, Wiesiek, to pycha cię boli, twój brzuch, twój brak dyscypliny. I tak to jest rzeczywiście, kochanie. Ja potrafię sobie wieczorem zrobić taki odpust psychiczny i po kolacji jeszcze lubię coś słodkiego zjeść, coś fajnego. I to jest to właśnie, nie? Ja wiem lepiej, kiedy indziej, tam lenistwo bierze wtedy górę i tak dalej. A tak naprawdę powinien być bardziej pokorny. Zjeść ten kawałek czegokolwiek, co tam mam, i w pokorze podziękować Bogu za ten kawałek dobrego jedzenia, który mi dał. Spróbować nawet czegoś słodkiego, ale spróbować, a nie się najeść. Także, kochani, to pycha nam daje tą nadwagę. Subskrybujcie mój kanał i udostępniajcie te filmy innym. Do zobaczyska w realu. Cześć.